Nowe technologie na pewno pomogą w zainteresowaniu uczniów takimi przedmiotami jak sztuka, historia, chemia, geografia. Każdy uczeń bardzo chętnie obejrzy cząsteczki chemiczne w formie interaktywnego 3D albo zwiedzi gród gnieźnieński dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. Media społecznościowe i aplikacje mobilne bardzo fajnie sprawdzą się w organizacji lokalnych zajęć artystycznych. Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat bądź Vine pomogą w dotarciu z informacją do większej grupy użytkowników. Szczególnie interesującym portalem jest portal Pinterest, dzięki któremu można znaleźć bardzo wiele zdjęć archiwalnych, ciekawych pomysłów, przedstawionych w formie wizualnej, infografik, także jest to niesamowita kopalnia pomysłów. Ciekawym sposobem na ożywienie lokalnego archiwum lub archiwum rodzinnego jest użycie animacji poklatkowej, na przykład z aplikacją Vine. Jest to bardzo ciekawa aplikacja, która dzięki swojej interaktywności pozwala na szybkie i intuicyjne stworzenie animacji poklatkowej. Nowe technologie pozwalają w bardzo ciekawy sposób prezentować swoje pomysły i podsumowywać swoje warsztaty bądź zajęcia. Do tego celu służy bardzo wiele narzędzi dostępnych w sieci. Są to głównie narzędzia bezpłatne. Są również bardziej zaawansowane programy i narzędzia, takie jak na przykład aplikacja Explain Everything. Jest to aplikacja, która w czasie rzeczywistym pozwala na tworzenie animacji, tworzenie interaktywności oraz tworzenie prezentacji. W sklepach takich jak App Store, Google Play i Windows Store jest dostępnych bardzo wiele aplikacji, także takich, które pozwalają na tworzenie bardzo ciekawych projektów artystycznych. Do takich aplikacji należy aplikacja GarageBand. Jest to aplikacja, dzięki której można poznać kilkaset instrumentów muzycznych. Także można stworzyć swój własny dżingiel, muzykę, nagrać swój wokal. Na zewnątrz ciekawą aplikacją, szczególnie skierowaną do najmłodszych, jest aplikacja Puppet Pals. Jest to aplikacja, dzięki której dzieci dowiedzą się, jak działa teatr. Aby używać aplikacji mobilnych, wystarczy zwykły smartfon bądź tablet i oczywiście dostęp do internetu. Bardzo wiele scenariuszy warsztatów i zajęć znajdziecie Państwo w kursie iTunes U. Jest to kurs bezpłatny, który jest dostępny również z poziomu komputera stacjonarnego. Kurs nazywa się Tablety w Twojej Bibliotece. Jeszcze jednym ciekawym portalem, gdzie znajdziecie Państwo informacje w ogóle na temat nowych technologii w kulturze i edukacji, jest portal Innowacje w Kulturze. Także zachęcam, żeby wejść, zapoznać się, przeczytać, zainspirować.